świńskimi i zdrowiem Twoim. Drodzy wszyscy bracia, w tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu, w której coraz bardziej wnikamy w treści przygotowujące nas na spotkanie z Chrystusem, zwycięzcą nad grzechem i śmiercią, rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej święty czas rekolekcji Wielkopostu. Będziemy je przeżywać w duchu całkowitego zawierzenia Bogu. Bardzo serdecznie pragnę powitać w naszej wspólnocie parafialnej księdza Jarosława Cieleckiego, który te właśnie nauki rekolekcyjne będzie do nas kierował. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albowiem myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemi wyjabawia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie, naszych duchów.